Cześć, tu Diana Bardziej Lubię Książki Niż Ludzi i zapraszam Was na zapowiedzi majowe. Tym razem jest ich troszkę mniej niż zwykle, ale mamy po drodze targi książki w Warszawie, dwa weekendy spotkań i na pewno drugie tyle ciekawych książek się pokaże później. Pierwsze miejsce i nie mogło być inaczej należy do tego Heysa i Roku Szarańczy. Czekałam na tę książkę 10 lat i w końcu się doczekałam. Wielgrzym to jedna z niewielu książek i chyba jedyna z gatunku thriller-kryminał, którą przeczytałam kilka razy. Co w niej takiego jest? Nie mam pojęcia, ale kocham całym sercem i na Rok Szarańczy się po prostu rzucę. Mamy tutaj znowu tajnego agenta. Mamy pogranicze Iranu, Pakistanu i Afganistanu. Mamy przeciwnika bardzo groźnego i bardzo inteligentnego. Drugą książką, na którą bardzo, bardzo, bardzo czekam jest książka Oneli Bly. Kiedy kilka lat temu przeczytałam jej relację z domu dla obłąkanych, zakochałam się w niej. To była jedna z pierwszych kobiet, która uprawiała dziennikarstwo śledcze. Pisała dla samego policera, dała się zamknąć właśnie w zakładzie dla obłąkanych kobiet, żeby napisać materiał od środka. Wyruszyła w podróż śladami powieści W 80 dni dookoła świata. I podczas tej podróży ustanowiła rekord świata okrążenia Ziemi. Ponadto była pierwszą kobietą, która podróżowała dookoła świata bez towarzystwa mężczyzn. Była też korespondentką wojną podczas pierwszej wojny światowej w Europie. I ja się bardzo cieszę, że wszyscy poznamy ją lepiej. Będzie też trochę o sztuce. Całe Piękno Świata, to opowieść o Metropolitańskim Muzeum Sztuki i o skarbach tam zgromadzonych, ale też o pracownikach. I teraz tak, ja umieram z ciekawości, żeby zerknąć za kulisy takiej pracy i na pewno ją przeczytam. Bardzo też jestem ciekawa, jak zostały przedstawione eksponaty, bo kiedy człowiek poczyta sobie trochę o tym, ile dzieł sztuki w muzeach europejskich i amerykańskich zostało zagrabionych z prawowitych państw w czasach kolonialnych czy wojennych, to nagle na muzea w ogóle patrzy się trochę inaczej. Ciekawie też zapowiada się Historia Sztuki bez mężczyzn, i może jesteście trochę zmęczeni takimi podziałami. Bo ja jestem, ale posłuchajcie tego. W najważniejszych amerykańskich muzeach dzieła sztuki autorstwa mężczyzn stanowią 87% kolekcji. W National Gallery w Londynie dzieła kobiet stanowią 1% zbiorów. Dopiero w 2020 roku zorganizowano pierwszą solową wystawę artystce klasycznej. I dopiero w 2023 roku w Royal Academy of Arts w Londynie odbyła się pierwsza duża solowa wystawa poświęcona współczesnej artystce. I była to Marina Abramowicz. I dlatego właśnie takie książki są potrzebne i mają rację bytu. Zasypani Sekretne Życie Śmieci kocham za ten tytuł. Odbieram to jako puszczenie oka do tych wszystkich książek z Sekretnym Życiem Wszystkiego. Autor pokazuje śmieciową branżę od podszewki. Od szybko rosnących, górzystych wysypisk w Indiach, po przepełnione kanały ściekowe w Wielkiej Brytanii, od opuszczonych górniczych miast w Stanach Zjednoczonych, potonących w śmieciach targowiska rzeczy używane w Ganie. I ja myślę, że każdy z nas powinien przeczytać taką książkę. Bardzo też lubię książki Kamila Janickiego, bo opowiada mi o rzeczach, o których ja zupełnie nie wiem nic, a właśnie z tych książek mogę się czegoś nowego dowiedzieć. I ta o średniowieczu zapowiada się też bardzo fajnie, bo dowiemy się z niej, ile kosztowało zbudowanie zamku, jak szybko podróżowało się po Europie tysiąc lat temu, czy 40-latek żyjący za czasów chrobrego uchodził za starca, z czego składała się ówczesna dieta? Ile książek powstało przez całe średniowiecze i czy ludzie w średniowieczu naprawdę byli dużo niżsi niż dzisiaj? Fajnie się zapowiada. Stulecie nomadów jak wędrówki ludów zmieniają świat, to książka pokazująca, że w ciągu najbliższych 50 lat ogromne rzesze ludzi będą musiały poszukać sobie nowych domów. W skali globu w ciągu ostatniej dekady podwoiła się liczba migrantów, a w miarę ocieplania się naszej planety, odpowiedź na pytanie o to, co zrobić z szybko rosnącą populacją przesiedleńców, staje się coraz bardziej pilniejsza. Będzie też bardzo fajny reportaż Miasteczko Panna Maria, Ślązacy na Dzikim Zachodzie. Pamiętacie powieść Michaela Sowy, Tam, gdzie nie pada? To była powieść o Śląskiej wsi, która pewnego dnia postanowiła wyemigrować do Stanów. Cała. I to była prawdziwa historia i teraz opisała ją reportersko Ewa Winnicka i ja chcę to bardzo przeczytać o mężczyznach, którzy nienawidzą kobiet od inceli do artystów podrywu. Tutaj autorka wkracza do męskiego internetu i z zaangażowaniem badaczki rozszyfrowuje manosferę. To świat pełen mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet, tak zwanych artystów podrywu, inceli, troli i wszystkich innych, którzy uważają się za ofiary feminazizmu i też jestem jej bardzo ciekawa. Sycylejki z kolei to książka o kobietach Sycylii. Autor, przyglądając się przez lata marginalizowanym i niesłyszanym mieszkankom wyspy, oddaje im głos. Przybliża biografię prawdziwych oraz fikcyjnych Sycylijek do kobiety, które potrafią przeciwstawić się mafii, a niekiedy przetrwać w jej strukturach, walczyć o specyficznie rozumianą sprawiedliwość i krzywdzące je zwyczaje. Brzmi naprawdę bardzo ciekawie. No i oczywiście nie mogę pominąć niesamowitej historii medycyny, tym razem w komiksie. Historia medycyny jest naprawdę świetną, ciekawą, fascynującą opowieścią pełną dramatów, zwrotów, akcji, przypadków, ciekawostek i łotów szczęścia i fantastycznych też bohaterów, a forma komiksu może się sprawdzić bardzo dobrze, przede wszystkim dla tych, którzy może niekoniecznie chcą w temat wchodzić jakoś głęboko, ale jednak coś by tam sobie poczytali o tym. Ciekawie też zapowiada się kwintesencja wszystkiego, 12 eksperymentów, które zmieniły nasz świat. do podróż po Wielkich eksperymentach definiujących najbardziej niesamowite stulecie w historii fizyki. Od fizyków, którzy szybowali balonami na ogrzane powietrze w poszukiwaniu nowych cząstek, po nieoczekiwane odkrycie promieni rentgenowskich w niemieckim laboratorium. I autorka jednocześnie pokazuje, jak te eksperymenty wpłynęły na nasze dzisiejsze życie, bo przecież radio, telewizja, chipy w naszych smartfonach, sprzęt radarowy i kuchelki mikrofalowe nie mogłyby istnieć, gdyby nie te odkrycia. Mamy też nową książkę o autyzmie. Autorzy opisują, jak wyglądają związki osób z spektrum autyzmu. Na różnych etapach ich życia badają emocje i ich okazywanie, tworzenie więzi, trudne sytuacje życiowe oraz możliwe sposoby ich rozwiązywania. Wracamy też do tematu padu deweloperki. Autor wyrusza w Polskę, żeby sprawdzić, jak tak naprawdę wygląda budowa naszych domów i mieszkań. Urzędnicy, architekci, deweloperzy, marketingowcy, budowlańcy zdradzają mu, na czym najbardziej oszczędzają, na czym i na kim zarabiają najwięcej, na jakie kompromisy chodzą najczęściej i przede wszystkim, co ukrywają przed klientami. Myślę też, że warto zwrócić uwagę na biografię Kinga. Martin Luther King to był kaznodzieja, aktywista, męczennik legendarny, na pewno znacie to nazwisko, ale już o samym człowieku dużo się nie wie. Ja pewnie szybko jej nie przeczytam, ale jestem jej też bardzo ciekawa. To jest pierwsza w Polsce biografia najsłynniejszego amerykańskiego obrońcy praw człowieka i jest też pozycją doskonale udokumentowaną jako jedyna na świecie. Zawiera informacje z niedawno odtajnionych akt FBI. Zboże rosły klas, pamięć o PGR-ach to książka, w której autor zadaje pytania. Ile naprawdę wiedzieli rządzący o funkcjonowaniu kombinatów? Jak wyglądało życie ludzi, którzy wzięli udział w tym wielkim projekcie? Jak od środka wyglądał proces prywatyzacji? Jakie są materiały? I niematerialne ślady PG era. Czy popegierowskie pochodzenie wciąż jest cygmatem? Bardzo ciekawie zapowiada się też pożydowskie. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie, kiedy cudze zaczyna być własne, a pożydowskie przeistacza się w polskie. Od baśniowych ilustracji Jana Marcina Szansa, przez kaliskie lalki, Shirleyki, aż do koszernych pierników turuńskich. Dowiemy się również, co znaczy być Żydem we współczesnej Polsce, gdzie kupić koszerne jedzenie, oraz co dzieje się, gdy po polskim mieście chodzi się z gwiazdą Dawida na ramieniu. Jako ciekawostkę wrzucam też kryminalną historię w Watykanu że odsłaniają prawdziwą historię Watykanu, kryminalną historię o morderstwach, szantażach, korupcji i praniu brudnych pieniędzy. Mamy też trzeci tom komiksu Sapiens. W najnowszym tomie autor proponuje powrót do zamierzchłych czasów, w których giganci historii zmierzą się w pojedynku o to, kto odegrał najważniejszą rolę w dziejach świata. I mamy już dalej powieści. Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w bibliotece. Wpisuje się w azjatycki nurt pluszowych książek o różnych miejscach, które zmieniają życie bohaterów. I tak one wszystkie są do siebie podobne. No ale kiedy mówimy o bibliotece, to ja zawsze uważam, że to jest coś więcej, bo biblioteka to naprawdę wyjątkowe miejsce i ja będę bardzo mocno zachęcać do sięgnięcia po tę książkę i jestem dumną jej patronką. Medal za najpiękniejszą okładkę w maju otrzymuje książka Kobiety, o których myślę nocą. Ale okładka to nie wszystko, bo po wydaniu pierwszej książki, Mia czuje, że utknęła w miejscu, więc stawia wszystko na jedną kartę, rzuca pracę, sprzedaje mieszkanie i wyrusza w podróż śladami nocnych kobiet. To artystki, podróżniczki i buntowniczki. Odważne, bezkompromisowe, które łamały tabu i podążały za pasjami na przekór czasom, w których żyły. 14 nocy jest warta waszej uwagi z tego względu, że to powieść zbiorowa. Ja wcześniej chyba takiej nie czytałam, a tu mamy takie nazwiska jak Margaret Atwood, Dave Eggers, Diana Gabaldon, Tess Gerritsen, John Grisham, Douglas Preston, żeby wymienić tylko kilku. Historia jest o tym, że co wieczór na dachu budynku grupa sąsiadów zbiera się przy drinkach, żeby snuć niespieszne opowieści. Na zewnątrz Pandemia, a nasi mieszkańcy są po prostu uwięzieni w swoich mieszkaniach. Trochę taka współczesna wersja Decameronu, ja jestem jej bardzo ciekawa. Będzie też trochę kryminalnie, ciekawie i zaskakująco zapowiada się Anna o, dlatego że mamy tutaj bohaterkę, która została znaleziona zakrwawionym nożem. Obok ciał jej dwójka najserdeczniejszych przyjaciół, ale Anna o. od czterech lat nie otworzyła oczu. I dla pewnego doktora, psychologa sądowego, który pracuje w klinice snu, przebudzenie Anny oto sprawa, która może zadecydować o jego karierze. Miasto pod jednym dachem z kolei skusiło mnie tym, że akcja rozgrywa się na Alasce. Mamy zamknięte małe miasteczko, trudne warunki atmosferyczne, makabryczne znalezisko i jeden wieżowiec, w którym mieszkają różni ludzie ze swoimi tajemnicami. Brzmi bardzo klaustrofobicznie i fajnie. Utopia Avenue to książka z kolei, która zwróci i moją uwagę też okładką. Barwna opowieść o historii pewnego zespołu. Autor opowiada o cenie sławy i chybotliwej drabinie do gwiazd. Opowiada też o muzyce, szaleństwie i idealizmie. Korączarki. Klątwa rodziny Flores do kobieca saga, odkrywająca najgłębsze tradycje Brazylii i przybliżająca sytuację brazylijskich kobiet w początkach XX wieku. Sięgajmy po książki, które nam pokazują świat nie tylko angielski czy amerykański. A z kolei ten amerykański reprezentuje Christine Hannah i kobiety. Książka ukazuje podziały, jakie wojna w Wietnamie wywołała w amerykańskim społeczeństwie. I traktowanie kobiet, które narażają się na niebezpieczeństwo, żeby pomóc innym, a o których po wojnie nikt nie pamięta. Wspaniale zapowiada się też Nie jesteś sama, Meredith, dlatego że główna bohaterka nie opuściła swojego domu od trzech lat. No i nagle w jej życiu, które jest chorobliwie uporządkowane, pojawiają się niespodziewanie goście. Wolontariusz wspierający samotne osoby, dziewczyna z internetowego forum oraz starsza siostra, z którą od dawna nie miała kontaktu. Czy nowe relacje pomogą Meredith przezwyciężyć własne lęki? Ja bardzo lubię takie powieści, bo one dają czytelnikowi naprawdę coś więcej. Mamy też nową książkę, Abdul Razaka Górnacha nad Morzem. Górnach po raz kolejny zderza świat Afryki z europejską cywilizacją i pokazuje kontrasty oraz pęknięcia pomiędzy obiema rzeczywistościami. No i jest też nowy Stasiu, mam do niego słabość i tyle. Na pewno przeczytam, choć po opisie trudno mi cokolwiek o niej powiedzieć dzisiaj. Ja bardzo lubię patrzenie na świat tego autora. No i jest jeszcze książka, która zdobywa medal z kolei w kategorii książka o najlepszym tytule Idealny czas na smuteczek. To też kolejna azjatycka książka Plusz, ale tutaj mamy temat, który mnie bardzo interesuje, bo starość plus relacje międzypokoleniowe, i myślę, że warto ją będzie przeczytać. No i mamy też dwie wspaniałe książki z dwóch sióstr. Jestem Rose, to opowieść o Rosie, szesnastolatce z zespołem Downa, która na co dzień musi walczyć o swoją samodzielność i o akceptację otoczenia, a teraz musi zawalczyć jeszcze o coś więcej, czyli prawo do miłości. No i mamy nową opowieść Sary Crossan, 17-letni Joe nie widział swojego brata od 10 lat, dlatego że Ed jest w więzieniu w Teksasie, został skazany na śmierć, a teraz wyznaczono datę Egzekucji. No i Joe chce spędzić te ostatnie tygodnie z bratem, pomóc mu je przetrwać bez względu na to. Co myśli cały świat, i bez względu na to, czy Ed popełnił zbrodnię, której nigdy mu nie udowodniono. Pamiętacie, jakiś czas temu opowiadałam Wam o Kati, kocie opiekunce. Teraz będziemy mieć drugi tom i na pewno też Wam będę o nim opowiadać, bo jest fajna bohaterka, są super bohaterowie i jest dużo kotów, czego chcieć więcej. Będzie też nowy tom kociej szajki. Ja go tu wrzucam, dlatego że jeżeli jeszcze nie znacie tej serii, to koniecznie musicie ją poznać. Jest fantastyczna, prześmieszna, kochają ją ludzie w każdym wieku. Wiem, bo sprawdziłam. Polecam audiobooki czytane przez autorkę, naprawdę są genialne. I dostaniemy też piękność. Od wydawnictwa Wilga zaginiony wieloryb. Co by było, gdybyś umiał, umiała porozumiewać się z wielorybem? Mamy bohatera, który z różnych względów zostaje wysłany do babci, czuje się zagubiony i samotny, a jedyną rzeczą, która sprawia mu przyjemność, to morskie wyprawy na obserwację wielorybów. No i w końcu dochodzi do niesamowitego spotkania chłopca i morskiego olbrzyma, ale pewnego dnia wieloryb znika, a chłopiec postanawia go odnaleźć. No i jest jeszcze nowa powieść Emily Henry, którą spokojnie można by było nazwać zabawna historia, ale w sumie wszystkie jej poprzednie książki też mają angielskie tytuły, więc okej, okay, nie czepiam się. Historia stara jak świat, porzuceni partnerzy udają, że są razem, żeby się zemścić. Ale główna bohaterka jest bibliotekarką, a ja lubię książki Emily, bo są dla mnie czystym relaksem, plasterkiem, więc też na pewno przeczytam. No i jeszcze mi wpadła w oko pewna ciekawostka, klasyka w mandze, Ania z zielonego wzgórza. Jestem szalenie ciekawa, jak to wygląda, i też chciałabym się z tym zapoznać zdecydowanie. I jeszcze na sam koniec wpadła mi w oko książka My Skrajnie Otyli. Temat bardzo ciekawy, ja bym bardzo chętnie się z nimi zapoznała, aczkolwiek po książce poprzedniej z tego wydawnictwa, trochę mam mieszane uczucia, no ale zobaczymy. I to wszystko w maju, chociaż tak jak mówię, ja jestem przekonana. Że w okolicy targów pojawi się tych książek jeszcze dużo, dużo więcej. W każdym razie jest na co czekać. Mam nadzieję, że znaleźliście dla siebie jakieś fajne, ciekawe tytuły. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że w książkach jest więcej.